Kochani, góry to nie jest moja ulubiona, że tak powiem, część świata, ale w tym miejscu, w którym jestem, poza śmieciami, które stanowią jakby naturalny element wystroju, jest jeszcze coś jeszcze, co chciałbym Wam pokazać. Był już Chrystus z Rio, ze Świebodzina, a teraz Chrystus z Tasco. Na razie jeszcze plecami, ale za chwilę pokażę Wam, jak wygląda z przodu. Pójdźmy do słynnego Chrystusa z Tasco. Tasco to miejscowość, która przeżyła swoją świetność w XIX wieku, kiedy odnaleziono tutaj kopalnię srebra. Rodzina pewnego zamożnego przedsiębiorcy zrobiła użytek z tych złóż, no i wpłynęło to wszystko niebagatelnie na cudowny dobrostan, dobrobyt mieszkańców tego miasta. Spójrzcie do góry, może ta figura nie jest taka wysublimowana, nie ma aż takiego wdzięku jak może właśnie Chrystus z Rio albo ze Świebodzina, ale na pewno nie można odmówić artyście pewnego rozmachu. Stąd z góry, ze wzgórza nad Tasco cudownie widać cały krajobraz, o czym możecie się przekonać już tu. Przygoda z taksówką była.